Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie. Na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Grzegorz Gorlok, kandydat na prezydenta miasta z Suwalskiego Porozumienia Prawicy, pierwsze spotkanie z mediami po formalnej rejestracji, rozpoczął od oświadczenia, w którym przypomniał o 16-letnim doświadczeniu w Radzie Miasta, z którego 14 lat spędził w klubie PiS i 8 jako szef tegoż klubu. Chciałbym się przed Państwem wytłumaczyć, czemu już nie jestem. To wszystko jest związane z czymś, co nazywa się wolność. Wolność generuje coś, co się nazywa solidarność. Solidarność to jest drugi człowiek i odpowiedzialność za drugiego człowieka. Drugi człowiek to jest ten, który stoi naprzeciw mnie. Drugi człowiek to jest ten, który bardzo często potrzebuje mojego dobrego słowa, mojego dobrego działania, tak naprawdę często nawet tylko bycia. I w tym wszystkim bardzo trudno jest mi było się odnaleźć, kiedy ja nie mam możliwości realizowania samego siebie. Tak naprawdę, gdy muszę wykonywać partyjne polecenie. Chwilę później ocenił. To była bardzo gwałtowna moja decyzja, ale to była jedyna. To była też decyzja, która w jakimś stopniu uwolniła mnie od pewnego ciężaru. Mam teraz swobodę postępowania, czyli to, co było zarzucane mi 4 lata temu, że będę na czyichś sznurkach, to te sznurki zerwałem. Tych sznurków już nie ma. Prezentując swoje propozycje wyborcze, nie obiecywał rozliczania, darmowych biletów, budowy dróg i tym podobnych standardowych wyborczych obietnic. Z programu wyodrębnił 3 bloki: społeczny, obywatelski i gospodarczy. Coraz częściej będziemy mieli do czynienia, że ludzie samotni, wdowcy, wdowy będą nam umierać w dużych mieszkaniach, bo będą samotni. Ta samotność się bardzo mocno eksponuje. Ci ludzie po prostu cierpią. My musimy dzisiaj podjąć działania. Część jest podjętych, ale dodatkowe. Musimy wygenerować możliwość, na przykład wyjścia z trudnej sytuacji. Potrzebujemy bloku dla seniorów, w którym my będziemy mieli pieczę. Ten blok będzie wyposażony dla osób niepełnosprawnych, czyli chodzi o windy, chodzi o niewielkie mieszkanie, chodzi o komfort tak naprawdę starości. Chodzi o to, żeby ten człowiek miał kontakt. Czy MOPR od razu jest możliwość przyciśnięcia klawisza i ktoś z MOPR-u wie, że ktoś potrzebuje pomocy. Czy przychodnia od razu pod spodem i nakierowano usługi też kultury. Wskazał na liczne możliwości wykorzystywania potencjału seniorów, na przykład w edukacji. W bloku obywatelskim stan obecny podsumował krótko. Te 16 lat moje radnowania ukazuje mi pewien dystans między radą miejską a obywatelami. Mamy takie pozory, trochę obywatelskości, budżet obywatelski. No ale te głosowania też widziałem, jak one się odbywają i to nie o taką obywatelskość nam chodzi. Gorlo uważa, że najważniejszym elementem obywatelskości jest ludzka aktywność. Pierwszym elementem tego uważam, że powinniśmy wykorzystać. To, co daje nam prawo, to jest stworzenie samorządowych rad osiedlowych. To są tak naprawdę nasze, byłyby czujniki nas jako rady prezydenta do realnego wsłuchiwania się w głos. Ci ludzie mają prawo wypowiadania się na forum rady miejskiej. To są dodatkowe informacje. Urealnienie polityki samorządowej. Trzeci blok gospodarczy przedstawił na konkretach. Na pniu rozwiązał niedobór specjalistów w naszym mieście. Musimy stworzyć platformę, w której będziemy próbowali zmienić Suwałki z ciężkiej pracy w pracę innowacyjną. Dzisiaj informatycy, jak i wiele innych platform, architekci, mogą tę pracę wykonywać zdalnie, czyli na całym świecie, ale u nas. Dostrzegł problem pracodawców polegający na braku rąk do pracy. Rozwiązanie widzi w repatriantach, którzy bardzo chętnie powrócą do kraju. Chce otworzyć dla nich Suwałki. Kolejny problem i pomysł to ceny prądu wzrastają o 50% z dnia na dzień.
Taka jest dzisiaj rzeczywistość i ona po prostu idzie gwałtownie. Praktycznie nie mam końca. Czy mamy sposób na to, żeby pomóc naszym przedsiębiorcom? Tak, mamy. Jest to wykorzystanie potencjału naszego regionu. Mamy elektrownie wiatrowe. Łączymy dzisiaj wytwórców prądu i odbiorców. Nazywa się to klaster energetyczny. Państwo idzie w tym kierunku, bo musimy ratować system energetyczny, bo on się rozsypuje. Rozsypuje się w drobny mak. Klaster energetyczny, samorząd musi aktywnie w tym uczestniczyć. Będzie obejmował około 5 gmin, tudzież jednego powiatu. My mamy taki potencjał, mamy turbinę energetyczną w PEC-u, będzie budowana turbina energetyczna z kogeneracji Forte. Mamy fotowoltaikę, mamy wiatrówkę. Musimy zbudować system przekazu tej energii do przedsiębiorców. Wśród propozycji pojawiła się również optymalizacja podatkowa. Jak pamiętamy, kilka gospodarczych pomysłów Grzegorza Gorlo zostało wykorzystanych już w ratuszu, jak choćby zbiorowy zakup energii, który przyniósł wymierne oszczędności. Podczas konferencji Gorlo, indagowany o swą przynależność do PiS, powiedział: z PiS-u nie zrezygnowałem. Czy jestem wyrzucony? Nie mam takiej informacji. Nie mam nic, żadnej wiadomości, że jestem wyrzucony. Prawdopodobnie komuś będzie na tym bardzo zależało. Ale ja się nie zrzekam ani legitymacji, składki mam zapłacone 2 lata do przodu, także na konto nie wpłynęły pieniądze, zwrot ze składek, także trudno jest mi odpowiedzieć, nie wiem. Wiem, że jakaś akcja taka tocząca się, że jestem z tego prawa i z Prawa i Sprawiedliwości, że tak powiem, wyrzucony, chyba toczy się, ale ja dalej jestem pełen prawa i pełen sprawiedliwości w sobie. Jeżeli ktoś wyrzuca takich ludzi, okej, ja przyjmuję to. Z jednoznacznym wytłumaczeniem. Kilka godzin po konferencji prasowej do naszej redakcji trafiła uchwała Prezydium Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości, na mocy której Grzegorz Gorlo został skreślony z listy członków tej partii.